zapraszam Was do Finlandii. Posłuchajmy, jakie tam tradycje obowiązują w Boże Narodzenie. Najważniejszym dniem dla Finów jest Wigilia. Tego dnia należy udać się do sauny, żeby oczyścić umysł i ciało. Odwiedza się też groby bliskich zmarłych na cmentarzach. Kolacja wigilijna składa się m.in. z pieczonej szynki, łososia, sałatki warzywnej ze śledziem. To właśnie w Finlandii znajduje się też wioska, kogoś na kogo wszyscy zawsze czekacie. Wioska Mikołaja. Daleka Laponia to kraina śniegu i mrozu, z najpiękniejszymi zorzami polarnymi i zapierającą dech w piersiach przyrodą. Mieszka tu też właśnie Mikołaj, który wraz ze swoimi elfami pracowicie odpisuje na listy z całego świata. W tym dniu Finowie również przekazują sobie historię o koziołku Jule, który podobno był bardzo przerażający i prosił ludzi o prezenty, ale sam im żadnych nie dawał. W końcu Mikołaj wziął się za rozdawanie prezentów i to znacznie szerzej niż jeden koziołek. Jednak jeśli ktoś był w ostatnim roku niegrzeczny, dostaje od Mikołaja worek węgla, co dla mieszkańca Finlandii, jednego z najczystszych krajów świata, to rzeczywiście okropna kara. W Polsce rodzice ucieszyliby się z takiego prezentu, który od razu poszedłby do pieca. Wesołych świąt po fińsku to Iloista Jouli... A, popatrzcie jak trudno. Iloista Jouluá.